Bach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Reni Jusis. Jusis nawet moja rodzina to wymawia, wiesz? Naprawdę? A ja zawsze mówię Reni Jusis. Może tak się wymawia na wschodzie, skąd też pochodzę, bo moja rodzina tutaj przyjechała spod Wilna. No ale myślę, że większość z nas wymawia Jusis. Spod Wilna, czyli Twoja rodzina pochodzi ze wschodu w ogóle. Tak. Jak i moja. A jakie masz nazwisko? Bartków. Okej. Ale chyba ono było oryginalnie Bartków. I ktoś dodał ów, żeby było bardziej polsko, bo ono gdzieś miało jakiś zapęd ukraiński, ale to od strony ojca, a od strony babci Samborski, mam na nazwisko, wszyscy pochodzili ze wschodu generalnie. Wiesz co, powiem sobie, że jeszcze nigdy nie dotarłam do Wilna, ale jest to gdzieś moim marzeniem. Natomiast rok czy dwa lata temu, chyba dwa, przez tą pandemię to straciłam trochę poczucie czasu, spotkałam się z chórem właśnie pod granicą litewską i śpiewaliśmy pieśni litewskie. Tak? Ogromne to wrażenie na mnie zrobiło, bo niby nie znam tej muzyki, nigdy prawdopodobnie jej nie słyszałam, ale gdzieś tam czujesz, że jest ci bliska, że cię wzrusza i miałam ogromną przyjemność z muzykowania z tym chórem. Fajnie. I co, nie wybrałaś się nigdy na wschód sobie zobaczyć swoje korzenie i tamto siamto? Tak, nie miałam jeszcze okazji, ale kiedyś myślę, że zabieram moją siostrę i jest tam sporo jeszcze naszej rodziny i jest tam taki nasz daleki krewny, który zresztą kiedyś na studiach napisał pracę magisterską na temat naszego rodu, więc on ma tam wszystko obcykane, co, gdzie, który dom, gdzieś tam jakieś zgliszcza, pamiątki i myślę, że mamy dobrego przewodnika. To super, bo ja na przykład byłem, no nie wszędzie, byłem pod Brześciem, tam z Podbrześcia pochodzi moja rodzina, ale nie byłem w samym miejscu, ale też nie wiem, czy bym w ogóle je znalazł tak naprawdę, bo ci Białorusini bardzo skrzętnie zakamuflowali wszystkie dowody na to, gdzie kto był, żeby potem nie było żadnego ubiegania się o ziemię. My za to mamy z tym problemy, z tego co słyszałem. Niektórzy się jeszcze dopraszają o coś tutaj. Zamiast. Ja nie mam przeciwko, że po tylu latach nie się dopraszają Niemców i Rusków. To oni zaczęli II wojnę światową, a nie my. Więc ułożenie map to nie nasza wina. Proszę bardzo, macie jakiś problem, dzwońcie tam do Merkela albo do Putina. Nie masz tam rodziny, która by ci pomogła w tym odnalezieniu tych korzeni? Nie, i kurczę, już niestety moja babcia jedyna, która została, już niestety jest w takim wieku, że nie ma mowy o tym, żebym na przykład pojechał z nią, czy coś takiego. Kurczę, no. Teraz jak tak powiedziałeś, to mi się zrobiło trochę sentymentalnie, smutno. Dobra. Tak, no ale słuchaj, ty jesteś sentymentalna, jak cholera, grałaś taką sentymentalną płytę, więc możemy właśnie mieć sentymentalną rozmowę. Doszłam do wniosku, że ta płyta to jest taki trochę właśnie wyłom, że przestałam się chować za tymi elektronicznymi bitami, wreszcie tymi brzmieniami i pokazałam, jaką jestem miętką bułą, po prostu całą moją wrażliwość tam wylałam, ale chyba jestem w takim wieku, że naprawdę ja mogę robić wszystko i biorę to ryzyko na siebie, na klatę i niech się wszyscy dziwią. A ty mówisz po francusku? Dopiero początkująco mówię, bo w czasie pandemii zaczęłam się uczyć. I nadszedł dnia antykosmanego nauczyciela, co moje dzieci. No i trzeba tak trochę je zmotywować, jak on się wypowiada. A co tam dzisiaj miałeś? Ja mówię, ja miałam dzisiaj przekleństwa. Oczywiście, ale okay. Kiedy my będziemy mieć? Ja mówię, jakoś nie mamy. Ale moja siostra mieszka od 15 lat we Francji. Moja mama po francusku zresztą jest frankofilką, też kiedyś marzyła o filologii romańskiej, ale jej życie potoczyło się trochę inaczej. Zajęła się gastro i hotelarstwem w Mielnie. Ja mam takie gastrohotelarstwo. Tak, okay. Czyli ośrodki wczasowe, rozumiem. Mielno, moje całe dzieciństwo tam spędziłam. Ale ta miłość do kultury, do muzyki, bawiłaś się do tam mody. Razem ze szwestą Ewą? Nie pamiętam. Wiesz, to jest szwesta Ewa? Nie. To jest taka Polka, która pojechała do, była z Mielna, pojechała do Niemiec,
w Niemczech była prostytutką i znalazł ją producent muzyczny w burdelu i zrobił z nią gwiazdę rapu. I ona jest znana bardzo mocno. Ona jest zmielna, naprawdę? Tak. Ciekawe, jaki rocznik? Musiałbym się jakoś mieć. Kurde, no może być... Nie wiem właśnie jaki rocznik, ale ja tak sobie ten, ale no Szwesta Ewa jest zmielna i teraz... sąsiadkami nie byłyśmy, niestety. Teraz chyba wyszła z więzienia, bo ona sobie znowu skoczyła do więzienia, jeszcze w międzyczasie, no zwariowana postać. No właśnie, czyli teraz to czemu po francusku? Ale słuchaj, bo te piosenki tak naprawdę to istnieją w moim życiu strasznie długo i ostatnio sobie zdałam sprawę, że pierwsza piosenka, która mnie doprowadziła do łez, francuska, była z kreskówki Delfinum. Ja nie wiem, jaki ty jesteś rocznik, ale... 75. To jestem starsza, ciebie. Okej. Wreszcie ktoś. Nie wiem, czy się załapałeś tą francuską kreskówkę w latach 80. I tam była muzyka filmowa Michel Legrand i Władimira Hosmy. I jak słyszałam ten numer, nie wiedząc o co w nim biega, po prostu mi to wzruszało i do dzisiaj mnie niezwykle wzrusza. I nie wiem, czy to melodyka, czy harmonia, czy właśnie kunszt tych francuskich kompozytorów, ale mnie to mega rusza. Słuchaj, ponieważ jest czerwony, to ja ci wręczę prezent, ponieważ wiem, że ty lubisz nakrycia głowy. Myślę, że masz kochones, jak to się mówi. To sprawdź, co to jest. Ej, yo, ja już wiem, co to jest. Francuski beret. No jest polski, moherowy, ale co tam. Zajebiście. Myślę, że tak na bakier. Dobrze. Ci trochę go tutaj wy... O, proszę. Już mógłbyś jeździć taksówką po Paryżu. Cudownie. Będę właśnie teraz jechał. Potem będę musiał go zdjąć, bo jest dzisiaj ciepło. No jest. I ten. Ale tyle, ile wytrzymam, to ten. Jak kapeluszek wytrzymujesz, to i w tym beretie. Tak, tylko że teraz na przykład na lato to mam po prostu panamę, która się nadaje totalnie na lato, no bo po prostu jest letnim kapeluszem. Stylowa. Szanuję. Muszę znaleźć sobie jeszcze jakiś kapelusz letni, ale będę musiał zadzwonić do mojej kapelusznicy. Osobistej. Tak, Karoliny Kaszy, która ma sklep. Modystka. Lesza P chyba się nazywa jej sklep w Krakowie. Polecam wam ten sklep i ja tam kupuję kapelusze. Generalnie, no właśnie, ale wracając do płyty. Jedną rzecz. Tak, słucham jej. I sobie pomyślałem jedną rzecz, że ry trochę mniej, ale chy wymawiasz po arabsku. Jesteś, tak, bo słuchaj, a wiesz skąd to pomyślałem, bo nie mogę powiedzieć, że jestem miłośnikiem rapu francuskiego, bo nie jestem, ale gdzieś tam trochę go słyszałem i w tym rapie francuskim może mniej niż w niemieckim, ale jednak dalej tam jest trochę twórców takiego pochodzenia arabskiego. I oni właśnie mają te swoje ch i rr, takie ten. Zaciorne. Tak. Charakterne. Tak, a w tym, w rapie niemieckim szczególnie r używają mocno, tak uwypuklając to. Jest w ogóle świetne w tych językach, że dostajesz takie dodatkowe narzędzie ekspresji. Mhm. W ogóle ja lubię śpiewać po polsku i też lubię wyrażać się, to jest naprawdę bardzo fajne dla naszego aparatu, bo jest takie powiedzenie, że najfajniej się śpiewa po angielsku. Najfajniej to się śpiewa po włosku, bo tam prawie nie ma spółgłosek, są same samogłoski, przechodzisz z, szczególnie w klasycznym śpiewie operowym, przechodzisz po prostu samogłoski w samogłoskę, ale przyznaję, że polski też mi zrobił ogromną frajdę, francuski również i cieszę się, że to są takie języki, które mają charakter właśnie tego pazura i można nie tylko romantycznie śpiewać francuskie piosenki, ale również z taką werwą. No, wiadomo, okazuje się, że w większości języków da się śpiewać oprócz azjatyckich. Oczywiście to mój żart, też się nie, da, no ale... Nie, ja właśnie parę mam na mojej playliście DJ-skiej, parę azjatyckich kawałków i są świetne i powoli uczę się też ich na pamięć, bo to jest niezwykle inspirujące, to jest jak muzyka, no język jest muzyką. Ilekroć też pisałam piosenki po polsku, to zaczynałam od zdania i później to zdanie tworzyło melodię, na przykład nigdy Ciebie nie zapomnę. I to samo się układało w melodię. A, to ciekawe. Więc mnie to bardzo, język mnie, w ogóle to melodyka słów bardzo, bardzo mnie inspiruje.
Nigdy ciebie nie zapomnę. No, już masz rytm. Dokładnie ten rytm użyłam, bo to jest rytm wynikający z tej prozodii. Ja wiem. A dokąd my jedziemy? Ja nie wiem, na cmentarz. Przed siebie. Nie, idzie na cmentarz. Cmentarze są nudne no i dołujące. Widzę tutaj widziarnia honoratka. Nie, tak wiesz co, żeby nie stać za dużo w korkach, ale widzę, że ten, wracając, że będzie będziemy. Trzeba, więc będziemy tutaj próbowali się jakimiś boczkami przemknąć. Wiesz co, ale tak, bo ja ci powiem, włoskiego nie lubię w ogóle języka. Ja mam przyjemność, na przykład zamawiania w knajpach, ja sobie tam czytam, wiesz, Google, co zamówić i potem absolutnie nie wiem, co oni mi odpowiadają, ale przyjemność zamawiania mam ogromną. Tak? Gestykuluję przy okazji, lubię się tak wypowiedzieć. Się wbić we Włocha, tak poczuć się włosko. We Włoszkę. No dobrze, a jeszcze tak sobie pomyślałem, wiesz co, ale francuski język w mojej opinii na swój sposób jest podobny do polskiego. W ogóle uważam, że to jest gorszy polski. Wszyscy no tak, ciekawa teza, tak. rozwiń to. No nic, jest też dużo takich ży bardziej i ten nasz język ma dużo ży, ma dwa ży i ży z kropką RZ. Nie wiem, czy oni mają aż dwa ży. Ja, wydaje mi się, no, że nie mają, ale... więc jesteśmy już lepsi. No też bym chciała tutaj bronić naszego, wiesz, ale ja mam wrażenie, że gdzieś z daleka słyszę polski, to słyszę takie i to wszystko, a tam jest jednak to trr, brr, trr. Coś tam nie, się my dzieje. R też mamy dużo R w naszym języku. Reni. Ryba. Azor. No, nie podkreślamy tego tak R. No. Nie wiem, ja czasami lubię R troszkę podkreślić. No ja też. No i czyli tak, gorszy, tak gorszy polski, francuski. No tak. Ciekawa teza. Tak. Odwracam to, bo my zawsze tak sobie ciupiemy i na przykład artystów nazywamy polski ktoś tam, polski siam tam, a ja mówię czasami właśnie na przykład na odwrót, że to jest taki amerykański i wymieniam polskiego artystę. Ale słuchaj, a jak weźmiemy pod uwagę romantyczność naszego języka, czy uważasz nasz język za romantyczny? Bo no, chcąc, nie chcąc, jak powiesz coś po francusku do swojej partnerki, to robi wrażenie. Nie, to wydaje mi się, że wymyślaliśmy to sobie i wbiliśmy do głowy. Mamy za dużo kompleksów właśnie. Nasz język jest najlepszy i w ogóle wszystkie inne języki poczekaj, są beznadziejne. Nauczyć Cię jednego zdania, które ostatnio przerabiałam. Słucham. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Ja chcę. Chciałbym. Je voudrais embrasser. Je voudrais embrasser. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Chciałbym całować się z otwartymi oczami. No i jakbyś tak zapadał dzisiaj wieczorem, to ja myślę, że wieczór się rozwinie. Tak, myślisz? Ja cię jeszcze poduczę i jak się rozstaniemy, będziesz śmigał. Słuchaj, a jak ci tobie w ogóle, ja ci powiem tak, ja mam fatalną pamięć, po prostu fatalną, jak ty wypowiadasz pierwsze dwa słowa i ja mam, i potem dwa drugie, to już tych pierwszych dwóch nie pamiętam. Słuchaj, ja mam tak fatalną pamięć, jeśli chodzi o wydarzenia w moim życiu, na przykład nie jesteś w stanie wmówić wszystko, na przykład co zamówiłam pół godziny temu w restauracji, możesz mi przynieść coś innego i powiem, aha, dziękuję. Często, na przykład moja siostra kiedyś mnie uraczyła melonem. Wyjęty na chwilę kawałkiem melona, zalany porto i tak wszystko, wiesz, poporcjowane i łyżeczka. I ja oczywiście to jem, oczywiście już trochę poczułam w łokciach i mówię, Boże, jaki to jest przepyszny deser, skąd masz taki przepis? No, ty to przyjechałeś z Portugalii parę lat temu, wyobrażasz sobie? Albo widzę na niej jakiś ciuch, mówię, wow, fajna bluzka, no kiedyś mi dałaś. Więc jesteś w stanie naprawdę wiele rzeczy mówić z przeszłości, ale jeśli chodzi o teksty piosenek, no to wydaje mi się, że ja też na tych piosenkach uczyłam się angielskiego, na piosenkach uczy się francuskiego i zapamiętuję całe zdania. Wow! I to naprawdę mi sprawia ogromną radość. Myślę, że jeszcze tak za 10 lat to bym chętnie tego włoskiego się pouczyła. I wtedy już bym tam przynajmniej rozumiała, co mi odpowiadają. A w tych knajpach, no zresztą też tęsknię za podróżami ogromnie. Chociaż z drugiej strony mam na przykład kupiony bilet do Paryża sprzed półtora roku i ciągle go nie wykorzystałam. Ja jakoś tak... nie wiem. Już tak się przyzwyczaiłam, że jestem w wakacje w Polsce i kurczę, jakoś już nie czuję frustracji tej co rok temu. No, prawda, Polska jest świetna. Tak, ja to się odkrywam i naprawdę mam tutaj wiele rzeczy do zobaczenia. A czy stwierdziłabyś, że jako artystka znasz Polskę dużo, dużo, dużo lepiej niż przeciętny Polak?
Znam chyba, wiesz co, te drogi, te polskie drogi, okay. Bo je po prostu przemierzamy busami. No fajnie, że mam autostrady, bo ja śpiewam dwie dekady, więc rzeczywiście zmierzyłam ten kraj wzdłuż i wszerz, ale przecież ja nawet nie mam czasu zwiedzać tych miast. No, ale często, nawet wiesz, troszeczkę, nie wiem, no, trochę, dwie godziny przed nie, coś. Wszystko, to, co ja zwiedziłam, to była zawsze moja inicjatywa i moja prywatna wycieczka. Zazwyczaj przyjeżdżamy naprawdę na ostatnią chwilę, gramy próbę, jemy posiłek, gramy koncert, idziemy do hotelu i na drugi dzień wracamy. Za naprawdę bardzo trudno. Wieczorem jeszcze grupis tylko i bach. No, to fajnie znaczy, macie. Nie, mówię o tobie. Pobierasz grupiszonów męskich i bach. To jest tak mega dołujące spanie w tych hotelach samemu. Nienawidzę tego po prostu. Najchętniej to bym wracała w nocy do domu. Więc zresztą życie hotelowe nigdy jakoś tak mnie nie jarało. Jak gdzieś jadę na wakacje, to wybieram takie najbardziej oldschoolowe domki, bez żadnych jakichś specjalnych wygód i udogodnień, jakichś nie daj Boże barów na plaży. I wtedy często się zdarza, że jesteśmy tam prawie sami, bo nikt nie był zainteresowany tym poziomem usług. Ale to jest przepis na to, żeby jeszcze znaleźć jakieś dzikie plaże. Okej. Okay. O dzikich plażach to ci się pochwalę, że robiłem sobie taką rzecz kiedyś, ale miałem wtedy samochód terenowy. Teraz nie mam, chciałbym mieć dwa, chciałbym mieć terenowy jeszcze samochód. I jechałem do Międzyzdroi, za Międzyzdrojami jest taka miejscowość Wisełka. Mhm. I między Wisełką a Międzyzdrojami wbijałem się w las. Tak, jest to nielegalne, łamałem prawo. I podjeżdżałem na wydmy, no nie na same wydmy, bo to wiadomo, to tam może się coś okruszyć czy coś, tylko trochę wcześniej. I z tej wydmy sobie schodziliśmy i mieliśmy prywatną plażę. Nikogo nie było. No tak, no można tak na bo jeszcze jakby poszukać takich miejsc. Ja zresztą też bardzo wiele takich naprawdę czystych jezior znalazłam na Kaszubach, gdzie jest strefa ciszy, gdzie są krystalicznie czyste jeziora, więc jest takich jeszcze sporo miejsc. I właśnie w zeszłym roku, jak spędzałam wakacje tylko w Polsce, to byłam tak zachwycona. I chciałabym bardzo, żeby też nasze dzieciaki i wnuki też jeszcze korzystały z takiej przyrody. Bo zobacz, widzisz, to zostawiamy te góry śmieci, my zostawimy po sobie. To jest jakieś interesujące miejsce, tak, ktoś mi o tym opowiadał. Tak, tutaj mieszkali budowniczy Pałacu Kultury. Tak, a potem i to są ule też. A potem były tutaj akademiki Akademii Muzycznej, nie wiem, czy to dzisiaj są. Bardzo charakterystyczna stara zabudowa. Gdzieś coś takiego w Szczecinie też widziałem, tylko nie mogę sobie przypomnieć, gdzie. A, już wiem, był taki budynek jeden, który przez bardzo długi czas nic z nim nie można było zrobić, bo konserwator zabytków na tym siedział, a to już się nie nadawało do adaptacji żadnej. Była taka jakaś patowa sytuacja, ale chyba w końcu gdzieś przełamano ją i to po prostu rozwalili. I powstał apartamentowiec. Nie, właśnie nie. Powstała, nie pamiętam co, albo jakaś knajpka, albo coś, ale nie powstał żaden właśnie apartamentowiec. No, nie bo wiadomo to jest dystansu, co. Na niej miejsce to zmierza. Tak, ale wiesz co, czasami też z tym przesadzają. U nas jest na przykład takie kino Kosmos, które jest uznane za zabytek. Dla mnie nie jest żadnym zabytkiem, jest zwykłym klocem w środku miasta z mozaiką, która jest bardzo drętwa, bo mozaiki komunistyczne były świetne. Tak, to prawda. Natomiast to jest mozaika komunistyczna, ale bardzo słaba. Nie wyszła. Nie, oni wiesz co, zrobili takie coś jak... Jakby chcieli zrobić rysunki tych ludzi prehistorycznych gdzieś tam na ścianach w jakiejś jaskini. Okay, czyli nic... tak już nawiązali trochę do prehistorii. Tak, ale nic, wiesz, w żaden sposób to fajnie nie wygląda. No i nie można tego rozwalić, to stoi w środku miasta. Teraz tam moi znajomi to adoptowali i tam będą się odbywały koncerty i różne takie rzeczy. Natomiast uważam, że to powinno się wziąć po prostu wielką kulę, ale rozwalić. Muszę ci powiedzieć, że Szczecin naprawdę robi wrażenie, szczególnie w Paszafie Harmonia. Tak. Po prostu światowy poziom i architektury i tylko niestety jest tam niemiła pani dyrektor. A nie chciała koncertów? Odwołała mi kiedyś ten 20-lecie mojej firmy, na które się zgodziła najpierw, a w momencie, w którym miała podpisać
papiery, to nagle powiedziała, że ona się z tego wycofuje, ale to by była moja prywata, tak. I nie pozwoliłbym sobie na nią teraz, gdyby nie to, że dowiedziałem się już od kolejnych dwóch osób, iż robią tam dokładnie taki sam numer. I teraz to się z Federykami chyba również wydarzyło, też się nie dogadali, a jeszcze ktoś miał mieć jakiś koncert i też mi to mówił, że już w momencie, kiedy mieli podpisać, to nagle się oni wycofali. No więc nie jestem życzliwy. Karma wraca i pewnie to się w pewnym momencie obróci przeciwko nim. Jestem pewien, ale natomiast sama filharmonia jest cudowna. Ja chciałam zauważyć fakt, że no, nie wiem jak teraz po pandemii, ale przed, tam były naprawdę co tydzień świetnie, bardzo ciekawe koncerty i wszystkie były wyprzedane zawsze. Tak, to też tak. Jest, zobacz, jaka edukacja publiczności, która po prostu chodzi co tydzień do filharmonii, więc to... A tam są różne rzeczy, tak. To jest w ogóle świetne miejsce. I w ogóle jestem, bardzo się z niego cieszę, a jeszcze na samym początku były takie w Szczecinie, wiesz, loty, na przykład taksówkarze czasami mieli. Siedziałeś i on ci nagle zaczyna, tam postawili, tam nie pasuje, to ja mówię, a co mieli, zamek rycerski postawić tam, czy co ty chciałeś? Teraz mi się przypomniała historia z taksówkarzem, którym wracałam ostatnio po koncercie na dworzec i nie odmówił mi włączenia klimatyzacji, więc ja powiedziałam, że właśnie jadę jednego koncertu na drugi i uprzejmie proszę, czy możemy ją trochę przykręcić, albo ja sobie otworzę okno i powiedział, że proszę wysiąść. Naprawdę? To jest jego miejsce pracy, on musi mieć komfort, więc no macie takich tych taksówkarzy w Szczecinie zadziornych. Wiesz co, nie, ja bym, nie, mamy różnych. Ja najbardziej nie lubię taksówkarzy jednej rzeczy, ale ja nad tym pracuję, nawet nie z tym walczę. Jak są tacy agresywni do innych kierowców, bardzo Mera, często do kobiet, okay. I mają takie, baba, coś tam, a jak ona pojechała. Ja wtedy mówię... Wtedy już mamy XXI wiek, XXI rok i proszę uważać na język. Nie, ja mówię zupełnie inaczej. Mówię, a pan nigdy w życiu nie popełnił błędu? Jest pan idealnym człowiekiem? Naprawdę wszystko pan robi perfekcyjnie? Czemu pan się tak denerwuje? No, może to pani, a pan też pewnie coś... No ja nieraz ten... Zdarza mi się, że jak to powiem w sposób taki, wiesz co... nie jakiś taki bardzo mocny, to oni powiedzą, no ma pan rację, troszeczkę przesadzam. Czyli, miłością po prostu ich zalewasz i oni miękną na koniec. To jest dobry... Nie wiem, czy to jest miłość, ale po prostu tak staram się, żeby tego wyrzucać, bo wiesz... Po co tego tyle negatywizmu? Bardzo nie lubię jednej rzeczy, wiesz? I bardzo chciałbym, żeby jedna rzecz... A, tu chyba będziemy się inaczej powiedzieć. No. Żeby ludzie nad tym pracowali, to jest życzliwość. Nie wymagam tego, żeby ludzie się kochali wszyscy. Nauki... Ja nie jestem jednak chrześcijaninem. Jestem fanem pewnych nauk Chrystusa albo symbolu, który on stanowi. I tak samo Buddy. Ale ja nie zamierzam kochać wszystkich. Nie kocham... Kocham bliskich mi ludzi. Większości ludzi nie kocham, ale staram się być życzliwy. To jest taka podstawa w ogóle jakiejś, wiesz, kulturalnej kultury wymiany zdań. No, dlaczego na przykład ktoś boi się lub odmawia do przyjścia tutaj? No możemy się nie zgadzać, ale możemy też naprawdę podać sobie dłonie i kulturalnie porozmawiać. Tak, dialog. Po prostu ludzie nie umieją dzisiaj komunikować się, tak? Wygłaszają tylko swoje jakieś tezy i boją się dialogu. Ale no, nie, no, większość ludzi, to, którzy do mnie nie przychodzą, to albo po prostu są dużo bardziej znani, więc im to, właściwie są dużo bardziej znani i jest im to do niczego nie potrzebne. No, to jest główny powód. Możemy też się liczyć z tym, że po prostu nie mają czasu, tak? Mają tyle po prostu swoich projektów. Tak. I to też muszą mieć tym jakiś interes, tak? Żeby poświęcić czas. Tak. Na przykład ja promuję moją płytę. Dzień dobry. No właśnie. Dobrze, o, wracając do płyty, wiesz co, w ogóle tak, tam czytam wszystkie... Zobacz, Ojca Buddy. Co to jest? Ojca Buddy. Ojca Buddy? Nie, Buddy. Aha, okej. Okay. Ale nigdy w tych rejonach nie byłam, dziękuję ci, poznaję Warszawę. Ja pewnie też nie. A nie, czekaj, jak nie byłaś? Byliśmy oboje, przecież były te właśnie domki całe... Ale z tej strony nie byłam, w ogóle nie wiem, gdzie jesteś. Ale też podziwiam to, że nie jesteś stąd i odważnie po prostu przed ciebie. No to co, no, samochód jedzie, widzę co się dzieje i tyle. Cześć, co ja chciałem powiedzieć? A, czy tam wszystkie piosenki to są piosenki już czyjeś, czy to jest też jakaś twoja kompozycja tam? Jest. Większość to rzeczywiście
utwory, które wywołują we mnie emocje i wszyscy zawsze mnie pytają, jak dokonywałaś wyboru. No to jest proste, albo po prostu masz gęsią skórkę, albo po prostu... Albo nie masz. Albo nie masz, no i to wybrałam tak na koniec, bo już też mam wrażenie, że przez tą pandemię dotarłam do końców internetu, Spotify'ów i tak dalej, że okay. Przeczytałam wszystko, co tam możliwe i z francuską elektroniką. Boję się zapytać. Ale nie, bo też z takimi nowoczesnymi numerami francuskimi dużo tego słucham. A, że ale mówimy o muzyce, dobrze, francuski, okay. Tak. Nie, ale... Nie, no wiadomo, koniec internetu może być przerażający. Wszyscy się nudzili i wiadomo, że to wszystko przerobiliśmy w tą i z powrotem. No i koniec końców spisałam sobie 50 piosenek, które naprawdę w jakiś sposób z nimi identyfikuję. Robię ile? Mnie wrażenie 50. Z czego zaczęłam nagrywać domówki, dużo trafiło do kosza. Nagraliśmy w końcu 20 i opublikowaliśmy 14. I jeszcze parę kawałków czeka już nagranych w studio, ale w szufladzie, ponieważ nie udało nam się przez rok z Francuzami uzyskać praw na tłumaczenia. Wyobraź sobie, że niektórzy z tych twórców są nieosiągalni, publishingowe, profesjonalne firmy nie są w stanie się z nimi skontaktować. I to nie są autorzy po lat tam 70, tylko myślę, że w naszym wieku. Więc myślę, że oni mają takie też swoje specyficzne poczucie czasu i tam kontaktują się z tymi swoimi publisherami raz na jakiś czas, więc mam nadzieję, że ten czas nadejdzie i być może zrobimy jeszcze jakąś edycję płyt i dodamy trochę kawałków. I jest tam jeden numer właśnie premierowy, napisałam go z Barbarą Wrońską i opisałyśmy tam trochę też takie swoje refleksje popandemiczne. Najpierw się nastawiałyśmy, że to będzie taka nasza frankofilka, po prostu inspirowana Francją piosenka, a potem wyszła taka refleksja, że patrz, może poczekać, bo i tak jakoś możemy pychać na wieś i nic nas nie ominie. Po prostu nauczyłyśmy się cieszyć tu i teraz i już przestałyśmy taki czuć chyba pęd i taką potrzebę, wiesz, za wszelką cenę to wszystko zobaczyć, pojechać gdzieś. Jest okej, okay. Ja chyba też się nauczyłam pokory przez ostatni rok, półtora. Po pierwsze, bo byliśmy bez pracy i siedzieliśmy na chacie, musieliśmy sobie znaleźć jakieś zajęcie, a po drugie, no nauczyłam się też po prostu, zdałam sobie sprawę, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu i tylko to, co możemy zrobić, to czekać cierpliwie i wierzyć, że to się jakoś wszystko ułoży, nie? Bo frustracja na pewno w tych naszych artystycznych zawodach to jest największa toksyna. Ja na przykład postąpiłem zupełnie inaczej. Założyłem taką firmę Johnson & Johnson i opracowałem szczepionkę na tą całą pandemię. Ja tak się zachowałem, szacunek. Ale wy tam artyści, jak sobie chcecie siedzieć, to wasza sprawa. A tam siedzieć. Większość wokali nagrywam na leżąco, bo mi się już nawet wstawać nie chce, ale naprawdę uważam, że nagrywanie na leżąco ma swoje dobre strony. Tak? Ale naprawdę nagrywałeś na leżąco? No, naprawdę, ja mam taki system, że leżę, tu mam komputer, tu mam mikrofon. Okej. I parę tam takich solówek na paru płytach jest leżąco. Jest również pod kołdrą, gdyż dzieci śpią i nie chcę ich swoim byciem budzić. Ale nagrywasz w domu? Nagrywam bardzo dużo w studio, ale wszystkie domówki nagrywam w domu i potem nie umiem tych domówek przebić i w końcu mój realizator, producent mówi, dobra, już daj tą domówkę, jakoś tam ją podrasuję i będzie dobrze brzmiał. A jaki masz mikrofon? Shure. Okej. Jezus, nie jestem dobra w te klocki. Ja też super nie jestem, ale bardziej bym się zapytał, za ile pieniędzy. Nie, 600 zł. Aha. Nie mam takich jak studio, bo one kosztują już tam kilkadziesiąt tysięcy. No albo dychy, bo są bardzo przyzwoite mikrofony. No ja już do takich śpiewałam, że o matko, po prostu majątki, ale to na takie potrzeby domowe jest naprawdę bardzo okej. Okay. Ale to też dziwi się, że Shure, bo takie 600-1000 zł to chińskie są bardzo dobre mikrofony. SE jest na przykład taka firma. Oni robią całkiem spoko mikrofony. No w ogóle Chińczycy się... To są w ogóle moje mikrofony koncertowe. Ja z nimi jeżdżę na koncerty. Oczywiście, wow. Tak. No przecież nie będę rozsykowała mikrofonu do śpiewania w łóżku i mikrofony na koncerty, to są mikrofony koncertowe. No nie, ale też dużo artystów ma takie coś na przykład w domu, że ma swój jakiś tam taki narożnik, nawet... Nie, no bo ja studia w domu jako takiego nie mam, wolę sobie jeździć do mojego profesjonalnego studia, mojego realizatora, z którym pracuję 20 lat, więc on to wszystko ogarnia i w to inwestuje. Natomiast ja zawsze bardzo długo ćwiczę materiał, zanim wejdę do studia, bo też jestem taka... jakby szanuję czas innych.
I staram się bardzo dobrze przygotowywać po to, żeby to poszło po prostu później naprawdę sprawnie. Ale czasami jest tak, że te emocje, to szukanie i nie powtórzy się tego, co było na demówce. A nie lubisz w ogóle pracować w studiu? O, uwielbiam. Ostatnie pół roku przesiedziałam w studio i jak zakończyliśmy współpracę gdzieś tam, nie wiem, w maju, to się tak paryczałam, bo sobie zdałam sprawę, że no, to koniec tego poczucia właśnie siedzenia w jednym miejscu bezpiecznie, codziennie, kawka, herbatka z tą samą osobą, a teraz to nasze dziecko musi iść w świat i teraz będę musiała właśnie chodzić na te wywiady i po prostu wymyślać jakieś historie, opowiadać o tym wszystkim, więc uważam to za najbardziej taki bezpieczny czas, gdzie tylko rano wstajesz, zastanawiasz się, co tutaj, wiesz, który numer dzisiaj rozgrzebiemy, co dogramy, do którego muzyka zadzwonimy, po jaką solówkę. No, to jest najlepsza, najpiękniejsza praca na świecie. Jestem strasznie wdzięczna, że mogę ten zawód uprawiać. No, na pewno jest to bardzo no, ale to nie jest łatwy kawałek sprawa. Chleba. No. Słucham? Nie jest to łatwy kawałek chleba. Ale wiesz co, tak się zastanawiam, a co jest łatwy kawałek chleba? No, może w Tatka wygrać? No, jakbym miała firmę logistyczną, no to to już bym błagam teraz... cię, pożygałaby się. I to jest dopiero niełatwy kawałek chleba, a jak na przykład, wiesz, ceny paliwa ci zmienią i nagle wszystko się z ten... No, znaczy, ja mówię teraz o transportowych firmach, bo akurat gdzieś tam, no, powiedzieć, że znam ten biznes, to dużo za dużo, ale mój kolega ma ojca, co ma na przykład taką firmę i wiem, jakie tam różne kłopoty są. On też prowadzi stację benzynową dla tirów. No tak, każdy ma swój krzyż, tak? I tak. Nie znam tej branży, więc ta trawa jest zieleńsza od sąsiadów i wydaje mi się, że to jest takie proste i wszyscy się super tutaj na pandemii dorobili. No ale cóż, słuchaj, no, mam nadzieję, że takie... będziemy grać koncerty i nie zamkną nas znowu jesienią. Zdarzają się oczywiście takie rzeczy, że ktoś coś tam wymyśli, po rok popracuje i to wystrzeli nie wiadomo jak, ale to się zdarza bardzo rzadko. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest w tym bardzo dużo szczęścia, a nie tylko ciężkiej pracy, ale tak normalnie, no to... No śpiewanie jest super i w ogóle obcowanie z muzyką jest doskonałe. Ja uwielbiam obcować z muzyką, uwielbiam robić, nie umiem śpiewać i na niczym grać, a i tak lubię siedzieć w studiu i wymądrzeć się nad kawałkami innych albo sobie nagrywać jakieś swoje rapowe. Słuchaj, to jest cudowne doświadczenie. Większość, przepraszam, że ci wejdę słowo, moich producentów w ogóle nie ukończyła żadnych szkół muzycznych, jest samoukami. Naprawdę bardzo lubiłam i lubię z nimi pracować. Ja akurat jestem absolwentką dyrygentury choralnej, więc... Swoje tam wysiedziałam w tych ławkach, ale oni znów robią takie rzeczy, na które ja bym nie wpadła i myślę, że muzyką można się po prostu zajmować, jak mamy na to ochotę i jak czujemy, że mam coś do powiedzenia i to są jakby naprawdę też bardzo, bardzo interesujące i harmonicznie, i koncepcyjnie wypowiedzi osób, które się absolutnie na tym nie znają. Ilu znam producentów, executive producers, którzy po prostu też nie umieją grać na żadnym instrumencie, albo trafią tak zatrudnić odpowiednie osoby i koniec końców ta płyta jest po prostu świetna gatunkowo, świetnie wymyślona. No to też jak trochę producent filmowy. Znaczy ja jestem taką osobą, akurat w tym jestem naprawdę niezły. I zrobiłem parę tak płyt w moim życiu, nie moich, w którym myślę, że włożyłem dużo wkładu. I to faktycznie do tego potrzeba czego innego. Potrzeba wyobraźni. Wyobraźni, intuicji i właśnie takiej totalnej wrażliwości, no i też wiedzy, ty musisz się też osłuchać, musiałeś wysłuchać ileś tam tych milionów płyt, żeby też wiedzieć, jaki chcesz uzyskać efekt, styl, gdzie chcesz się poruszać. Nie, to jest fantastyczne i fascynujące praca w studio. Puszczałaś, a wiesz co, dobra, jeszcze kończąc pracę w studio, ale mi chodzi o to, bo teraz to jak było dużo coverów, to też zupełnie inna rzecz, ale na przykład nie lubisz takiej pracy, bo ty mówisz, że strasznie długo przygotowujesz to, ćwiczysz i tak dalej, no. A na przykład nagrywałaś też tak piosenki na zasadzie, dobra, wiesz co, dzisiaj mam ochotę nagrać smutną piosenkę o czymś tam, bo mam teraz takie poczucie, dobra, Reni, to co? A jakie tempo walniemy? Kurde, nie wiem. Może zróbmy to
na 80. Wiesz okay. co, wiem, o co ci chodzi. Pam, pam, pam. Aha. O, czekaj, daj to. Dobra, mam ten tekst i bach, nagraliście numer w wieczór. Wiesz co, w ciągu 20 lat zdarzyło mi się tak może ze 3 razy, że po prostu tego dnia wydarzyło się coś takiego i najczęściej to jest takie jedno zdanie, od którego się wszystko zaczyna, tak. że numer powstaje no, w 15 minut. No. Ale to są rzeczy, które też później stawały się ogromnymi hitami, mhm. bo chyba po prostu udało się zatrzymać tę chwilę, opisać ją, te emocje i może to są takie najprawdziwsze rzeczy, ale to nie oszukujmy się, że to nie jest tak zawsze, wiesz, co roku i co tydzień. To znaczy... są takie po prostu no, momenty i ja lubię też improwizować, lubię też mieć otwarte formy na koncertach, ale też nie oszukujmy się, że to wszystko będzie takie wybitne, no, bo też po tylu latach też możesz wpadać w rutynę i też ja naprawdę też mam paru bardzo takich ukochanych muzyków, ale jak słyszę ich frazę, to myślę sobie, no nie, no ja już to słyszałam po prostu tyle razy, no okej, to też przyznaję, to jest jego fraza, ale to też trzeba ogromnej takiej pracy nad sobą, żeby nie odcinać ciągle tych kuponów, nie powtarzać się, nie cytować się i gdzieś tam szukać nowych inspiracji. Dlatego też nagrałam teraz płytę akustyczną, żeby znowu za chwilę wrócić z entuzjazmem do elektroniki, mhm. do elektroniki, bo ile, słuchaj, 20 lat, ile można ten sam gatunek uprawiać z entuzjazmem, z kreatywnością i zaskakiwać publiczność, zaskakiwać siebie. To jest bardzo, bardzo trudne w ogóle w każdym kreatywnym zawodzie. Są niektórzy muzycy, którzy potrafią się uczepić jakiegoś stylu i zostawić go na cały czas, na swoją całą karierę. Rozwijać go, ale na przykład wiesz, mój ulubiony raper Redman robi po prostu funk. Ja nie wyobrażam... Świetnie po francusku śpiewa i rapuje. Redman? Nie? Nie słyszałem. Nie, to przepraszam, to się pomyliło z Redem. Nie Red. Redman. Redman akurat nabijał się z francuskiego, jak go kiedyś raz spotkałem i nie umiał naśladować tego języka w żaden sposób. Okay. Ja bym to lepiej zrobił. On jakoś tak to naśladował, mówię... Kurde, czy ty słyszysz, jak brzmi ten język? Totalnie nie jak, tak, jak ty to robisz. Ale nie, po prostu on jest uczepiony danego stylu i naprawdę on z tego stylu nie wychodzi. Okay. Wiadomo, zmieniają się perkusje, on robi bardziej nowoczesne perkusje, gdzieś tam bardziej coś tam pozmieniają, ale czyli jednak... To zmienia aranżację, produkcję, ale jego styl pozostaje tak, niezmienny. Tak, i dla mnie na przykład to... jest bardzo duża wartość, bo piosenki są zupełnie inne, różne, ale generalnie wiadomo, że to brzmienie jest jednak jego, no nie? Ja mam to takie super. Poczucie, że na przykład, wiesz, ja bym chciał obcować z różnymi rzeczami, ja coś usłyszałem takiego, bym chciał wolniej, a tak zrobić, a taki, to taka eklektyka się z tego robi. No bo w ogóle dzisiaj najpopularniejszym stylem jest styl eklektyczny, ale słuchaj, ile Redman jest na scenie, ile lat? 30 chyba, albo jak coś takiego. Jak on sobie daje radę właśnie z tym 30-letnim bagażem, bo ilekroć rozmawiałam naprawdę z takimi jakimiś, nie wiem, grupami rockowymi czy jazzowymi, którzy są na scenie kilka dekad, mówią, że to jest bardzo trudne w ogóle się nie wypalić. Ja nie wiem, czy on bardzo rzadko płyty wydaje w ogóle, ale zawsze wydawał rzadko. Czy ma czas, żeby naładować gdzieś baterię i po prostu złapać trochę dystans, bo jak wiesz, już wydajesz tam, nie wiem, 20 płytę, tak, i to się dzieje super tak regularnie, no to podam ci taki przykład. Słyszałam, że bodajże w Niemczech nauczyciele 4 lata pracują, a 5 mają płatnego urlopu, w którym mają zrobić kurs niezwiązany z przedmiotem, którego nauczają. Tak? No i teraz fajne. Wyobrażasz sobie, że masz uczyć dzieci 30 lat, wiesz, tego samego rok w rok. Naprawdę nie, no tego to sobie w ogóle nie wyobrażam. To jest naprawdę ale bardzo to jest... trudny zawód i myślę, że to jest wskazane przy wszystkich innych takich zawodach, gdzie ciągle jakby musisz się wznosić naprawdę na wyżyny swojej kreatywności, wydajności, bo inaczej po prostu popadniesz w rutynę i no i też we frustrację, więc podziwiam kogoś, kto jest 30 lat na scenie i ma jeszcze coś do powiedzenia. No,
bywają artyści, że i dłużej są na scenie, no nie, ale... No i bywają tacy, co się pojawili na chwilę i zniknęli. No to oczywiście, że tak. Wiesz co, ale wracając do tej płyty, bo jak puszczasz ją, bo jestem pewien, że to robiłaś Francuzom, to jak oni mówią o samym twojej dykcji, akcencie? No, że tak. Słychać, że nie jestem francuską, że jestem skądś, ale też jakby moim celem nigdy nie było tutaj konkurs, wiesz, na akcenty, tylko na emocje. Natomiast właśnie moja płyta miała premierę 2 dni temu w Święto Narodowe Francji. No i strasznie dużo dostałam przemiłych wiadomości od Francuzów, że jakby gratulują mi, że mają takiego ambasadora tutaj i że czują się wzruszeni. Natomiast słuchaj, też jakbyś posłuchał Francuzów, jak mówią po angielsku, to też zawsze będziesz słyszał ich akcent. Ja na przykład kocham, jak śpiewa Charlotte Gainsbourg po angielsku, no ale to nie jest też taki... jakby też tam nie chodzi o to, że ona staje w konkursie na najlepszy angielski świata, tylko po prostu śpiewa w swoim własnym stylu, niezwykle seksownym. Tak, ale ja, wiesz co, bo ja uważam, że my bardzo często w Polsce mamy taki kompleks, że właśnie ja słyszę o jakimś artyście, co śpiewa po angielsku i że on nie ma takiego akcentu. A ja mówię na tym o coś takiego, wiesz co, ja bym chciał w ogóle usłyszeć na przykład rapera polskiego, który rapuje po angielsku. Chciałbym, żeby miał konotację z tym krajem, w sensie mieszkał w Ameryce czy w Anglii ileś i żeby robił totalny tak zwany polglisz, czyli żeby w ogóle się nie pieprzył w żaden akcent, tylko tak jak zrobili to genialnie właśnie artyści pochodzenia arabskiego, tureckiego w krajach takich jak Francja i Niemcy, gdzie oni narzucili swój ton lokalesom. I na przykład dzisiaj dzieciaki w Berlinie krzyczą jala, jala. I to jest, wiesz co, jakiś okrzyk na kozy, kurna, w Turcji, czy gdzieś tam. No, ale zobacz, to są multikulturowe państwa. No, w naszym kraju, nie, no, myślę, że ciągle... Warszawa jest już multikulturowa, cholernie. Jest, ale jesteśmy mniej na to otwarci. Ja na przykład bardzo często tutaj pod blokiem, w którym mieszkam w Warszawie, słyszę ukraiński rap. No bo po prostu dużo pewnie tam mieszka też... Który raczej, wiesz, jest rosyjskim rapem. No pewnie tak. I naprawdę mi się to bardzo podoba. Jak przychodzę i to słyszę, to zawsze jestem zaciekawiona, czego oni słuchają. Mhm. I też podoba mi się też ekspresja tego rapu. No i właśnie, przydałby się na przykład Ukrainiec albo Rusek, wszystko mi jedno, w Polsce, który rapuje po polsku, ale się nie pierdzieli, wrzuca ruskie słowa, ma ruski akcent i to nie jest to, że on się teraz nauczy tak polskiego, że wszystkich oszuka, że jest polski, ale tylko nie. Poczekaj, ale my mamy sentyment. Przecież jak spotkasz Francuza, który powie dzień dobry, chciałbym tutaj coś ugotować, to wszyscy go kochają nagle, po prostu. Naprawdę, my też mamy wielki sentyment do wszystkich, którzy w ogóle mają cierpliwość nauczyć się polskiego, no bo to jest przecież jeden z najtrudniejszych języków świata. Jaki, no jest, jaki, Boże, taki kucharz Pascal znany? Pascal Brodnicki, Michel Moron, również Gessler, wszyscy zaciągają po francusku. Tak, ja słyszałem, że któryś z nich w ogóle gada w cholerę lepiej po polsku, już gada prawie perfekcyjnie i on jak włazi do telewizji, to specjalnie tak to robi, żeby było urocze, bo zdaję sobie sprawę, że to się ludziom podoba. No, no pewnie, nie? Ja też mam taki sentyment i zawsze jak ktoś mnie, nie wiem, zapyta po polsku, wiesz, o jakąś drogę i mówi z akcentem, to mówię, wow, świetnie sobie radzisz, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny język. A jak ty sobie myślisz, na przykład jest szansa, żeby z taką płytą wystartować we Francji? No, drzewo do lasu, tak, naprawdę, to jest świetny pomysł. I no. Tak, i nie. Bo ja nie wiem na przykład, jak te piosenki funkcjonują aktualnie we Francji, bo wiesz skąd, ja znam twoje piosenki od bardzo dawna. Wiesz skąd? Od mojego taty. Mój tata słuchał takiej muzyki. Ja taką muzykę znam. Francuskie? Tak, ja znam tą muzykę. Teraz, dzięki twoim rodzicom. No ja w sumie też. Tak, no. I taka muzyka leciała u mojego ojca w samochodzie. Ojciec słuchał różnych rzeczy, wielu takich, które totalnie mi się w ogóle nie podobały, ale nawet mi się zdarza, że one mi się wtedy jak on to puszczał
nie podobały, a teraz po latach, jak to słucham, widać, to jakieś wyzwala we mnie pozytywne takie uczucia. W ogóle cała masa fajnych rzeczy jest w tej muzyce do samplowania. Oj, tak. No i dlatego też zdecydowałam się na tą akustyczną płytę, bo też nie wiem, czy przez moje to klasyczne wykształcenie, czy po prostu przez tą moją wrażliwość, też mnie totalnie jarają sample z muzyki orkiestrowej i też mam ogromny sentyment do hip-hopu, gdzie dużo czerpano z jazzu i z muzyki orkiestrowej. Zawsze to bardzo. Ja bardziej lubię, jak z funku. No, funk też oczywiście, ale to stare dzieje już. Tylko trap został nam. Nie tylko. Myślę, że już zaraz będzie mocno wracały takie brzmienia też. Zresztą, kurde, oldschoolowe, nie oldschoolowe, muzyka jest sinusoidą i to się cały czas zmienia. No i wszyscy czerpiemy z siebie. No, na mnie chyba największe wrażenie całe życie robi jazz. I po prostu czy słyszę jazz, czy słucham też jazzu w aucie, jak jeżdżę często, to mam wrażenie, jakbym, wiesz, wypiła lampkę szampana. Już jest mi dobrze. Whiplash widziałaś? No. Lubisz no, to? Wiesz co, to jest bardzo kontrowersyjny film. Wiem, bo niektórzy uważają, że właśnie tak się nie powinno robić muzyki. No i ja jestem tego zdania, jako matka, wiesz, dzieciaków, że z szacunkiem i bez przemocy i można naprawdę wzbić się na wyżyny, ale mam kolegów, którzy uważają, że tylko przez ból, cierpienie i poniżanie można wyciągnąć geniusz. Naprawdę się z tym nie zgadzam. Ja chodziłam do przemocowej szkoły muzycznej, gdzie po prostu jedna z nauczycielek też, no ja przestałam chodzić w pierwszej klasie do szkoły na zajęcia przez, nie wiem, tydzień, dwa, po prostu nie byłam w stanie uciec, pochodziłam po prostu do parku, gdy moi się rodzice dowiedzieli, że nie dochodzę do szkoły, po prostu nie docieram tam, po prostu, bo miałam przemocowego nauczyciela, natomiast też jakbym dzisiaj pomyślę sobie o edukacji muzycznej, to no i o tym, co teraz się dzieje, o tej jakby czyszczeniu atmosfery w na uczelniach aktorskich, to myślę sobie, że tak, to potrzeba tutaj takiej no, wyczyszczenia tego tematu, bo tam jest ogromnie dużo przemocy, a myślę, że już w szkołach baletowych najwięcej. No bo to jest i sport, i sztuka w jednym. No, to już większej dyscypliny bata chyba sobie nie można wyobrazić. Więc ja jestem za porozumieniem bez przemocy w stosunku i dzieci, i dorosłych, i w sztuce. Myślę, że bez tego też można byłoby się obejść. I, no może byśmy mieli paru geniuszy mniej, ale czy naprawdę jakoś z tego powodu ucierpimy? No, ale wiesz, a ile też złamanych jest, dusz i charakterów psychicznych? Też jest dyskusja, czym jest ten geniusz, bo czy jakieś widziałem rozmowę jakąś taką z Philem Collinsem i on powiedział, że oni czekali na automaty perkusyjne z jednego powodu, bo oni chcieli, żeby po prostu ten werbel stopa wchodził zawsze, w tym cholernym momencie. Jak już w końcu to uzyskali i to zdobyli, to nagle się okazało, że ta niedoskonałość jest wartością. A dzisiaj, jak się robi fajny groove, to właśnie się wystukuje na przykład na bitmaszynie i tam, okej, okay, no ze stopą... Fantyzację włączasz. Tak, albo nie. Tak. Nie, większość osób, które naprawdę robią dobre bity, tak jak na przykład mój producent DJ Pete albo Mateo, to oni wystukują i tylko to, co im jedna rzecz weszła nierówno, to ją sobie wyrówną, a resztę, które są minimalnie nierówno, zostawiają właśnie tak, jak mają być, nie używają kwantyzacji komputerowej. Okay. Zazwyczaj tak to robią. Też nie, jeszcze w różnych gatunkach to w różnie, razie, no nie? Tak, to jest najbardziej jakby żywe wtedy wrażenie. No, to ciekawe, co powiedziałeś. I właśnie chodzi o to, że wiesz, że nagle to, na czym im zależało, nagle się okazało, że jest tym, czego nie chcą. Tak, ale to tak jest zawsze z nowościami, że musimy je przetestować i później ewentualnie wrócić do starszej wersji, żeby... Albo skorygować sobie po prostu jedno z drugim, no nie? No... No ja mam teraz taką przygodę z moimi akustycznymi instrumentami. Wróciłam znowu do ćwiczenia na wibrafonie i tak mnie też jara to, że on cały wibruje, że ja też czuję, wiesz, że jakby te dźwięki przepływają przez moje ciało, pies mi śpi pod tym instrumentem, on też z tego widzę, że korzysta.
Ale potem sobie wrócę grzecznie do mojego komputera, do brzmień syntetycznych i też będę z tego miała ogromną radość, ale fajne są też takie zamiany na chwilę. A powiedz mi, czy masz poczucie, bo to, o czym mówiłaś, jest ciekawe o tym szkolnictwie i ja spotkałem ileś takich osób, które pokończyły szkoły, nawet średnie, a chyba nawet i wyższe, i oni powiedzieli, ja nie chcę mieć nic wspólnego z muzyką, weź mi, daj spokój. Moje siostry cioteczne na przykład pokończyły chyba nie wyższe, ale średnie. W życiu nie słyszałem od nich, żeby w ogóle one nawet chciały... Tu będę wysiadała... ale możemy czy ale ja bym jeszcze, jeżeli masz czas, to jeszcze bym 15 tylko minut pogadał. Tylko nie jedźmy na pralkę, bo już tam do mnie wróciły przez godzinę. Dobra. Tak, słuchaj, no myślę, że tutaj nie obrazi się na mnie mój producent Stendek, który robi świetną muzykę elektroniczną, który ma też taki projekt Lasy i bardzo, bardzo się cieszę, że spotkałam go na swojej drodze, zrobiliśmy razem płytę Bęk i Ćma. No i Stendek jest po malarstwie. No i jak tylko ukończył szkołę, to zakończył po prostu malowanie, bo, no, bo ktoś mu to skutecznie obrzydził. No właśnie. Do studiów. I znam bardzo wiele takich osób, więc myślę, że ta edukacja na szkołach, w kołach artystycznych w naszym kraju jest na fatalnym poziomie. Ostatnio też rozmawiałam z taką profesorką z jednej z akademii plastycznych w tym kraju, która powiedziała, kurczę, moi najzdolniejsi studenci odchodzą, bo więcej wiedzy jest w internecie, bo więcej wiedzy jest na świecie. No i co mogę im powiedzieć? No, jakby przyznaję im rację, tak, że jakby też sobie zdaję z tego sprawę, że nasze nauczanie jest totalnie skostniałe. Zresztą w Azji już myślą o tym, jakie zawody będą za 20 lat. Mhm. Już na przykład wycofują oceny ze szkół, uczą dzieciaki po prostu uczenia się tego, czego chcą, czego jakby nie uczy się dla ocen, tylko uczy się dla siebie i zdobywam taką wiedzę i takie umiejętności miękkie, żeby później po prostu roboty nie zabrały mi roboty. I ta edukacja, no nie wiem, czy ty nie masz dzieci? Nie. Więc jak kiedyś coś takiego się wydarzy, to też będziesz bardziej śledził te tematy, bo wątpię. Naprawdę... Znaczy wątpię, że to się wydarzy, a natomiast te tematy, o których mówisz, śledzę bardzo, to może za dużo słowo, ale śledzę je, bardzo mnie one interesują. Bo naprawdę świat się zmienia, za chwilę, wiesz, będziemy jeździć autami autonomicznymi, za chwilę nie będzie już panów kierowców i pań na kasach, po prostu zmieni... Bardzo wiele zawodów zniknie, pojawią się nowe, których dzisiaj jeszcze nie ma, więc ta edukacja na przykład w Azji już jest na to wyczulona i oni już się zastanawiają, jak dzieciaki wesprzeć, żeby dały sobie radę za 10-20 lat, a nasza edukacja jest jeszcze, wiesz, 20 lat do tyłu. Czytałeś 21 lekcji na XXI wiek? Nie. To polecam ci, jest ta książka właśnie o tym. I jest taka ciekawostka na przykład, no nie, że jak masz zawód pielęgniarki i zawód lekarza, to bardzo możliwe, że zawód lekarza szybciej się skończy niż pielęgniarki. Ponieważ już teraz zaczynają takie coś, a za jakiś czas to będzie, żeby będą cię wkładać do takiego solarium jakby. Mhm. Tam to cię zdiagnozuje całą, od razu wyskoczą, wszystko ponaprawiają i tyle. Bang. Ale potem, żeby sobie poleżeć i potem i żeby ktoś przyszedł, złapał cię ciepłą ręką, dotknął i powiedział, słuchaj, będzie dobrze, to musi potrwać 3 tygodnie, żeby się zaleczyło i tego, to jest do tego człowiek potrzebny i takiego robota będzie dużo trudniej zrobić niż tego, który będzie leczył. No na pewno, ale naprawdę to już jest jakby lem life. No jest. Ale właśnie w takich czasach żyjemy, dla mnie, w moim pojęciu, pięknych, bo cała masa problemów, które były, wiesz, nierozwiązywalne albo choroba nieuleczalna. To jest w ogóle za frajerski tekst. Kurna, po prostu wy nie wiecie, jak ją uleczyć, ale, no tak, ale zaraz ktoś będzie to wiedział. Tak. Wielu to usłyszało, wielu umrze jeszcze nie raz, ale jednak za chwilę się okazuje, że ona jest uleczalna. Dobra, no dajmy sobie radę z tym COVID-em, po prostu już.
Ale wracając do muzyki, to, a też słyszałaś na pewno takie rzeczy, że już są na przykład takie programy, gdzie na przykład naśladują Bacha i tak, tak to naśladują, ale... że podobno nie można poznać. Tak, i komponują, tylko właśnie komponują, kiedyś słuchaj, się tak pojawi ten, ta sztuczna inteligencja, która popełni błąd i to będzie ta wartość, i wszyscy powiedzą, a coś się nie zgodziło, jakie to piękne, mhm, ha, i wtedy, tylko wtedy jak coś się wydarzy, no to on już, wiesz, już będą mogli to rozdawać karty. No okej, okay, rozumiem, bo wtedy ta wykombinuje, że to już będzie po co te małpki co gadające? No to my już dotychczas już mam nadzieję nie dożyjemy winni. No, ja bym chciał żyć wiecznie, tylko oczywiście... Ale to też podobno jest możliwe, tylko to będzie słono kosztować, taki abonament. Nie wiecznie, tylko bardzo długo, ale to, no, to już jest w ogóle. Foton, polecam Ci ostatnie 15 minut. Widziałeś Foton na Netflixie? Ostatnie 15 minut filmu. Film jest potwornie ciężki. Jest o powstaniu życia i jest... jest trudny, ja go ledwo przeszedłem. Ale dotrwałeś i 15 ostatnich i minut. I ostatnie 15 jest minut to... jest o przyszłości. I pło, naprawdę daleko tam leci. A mogę zdradzić koniec, bo on nie, nic nie, nie, spoiler, on mi, nic nie zdradza. No on dobrze, nic nie zdradza. Koniec jest taki, ostatnie słowa. Co się zdarzy? Nie, nie, właśnie nie. Co się zdarzy później? Nie wiem. Tak się kończy film. A ten facet, wow, daleko tam poszedł, tam naprawdę są takie... No a pamiętasz, jak serial rozwinie. Czarne lustro wydawał nam się taki po prostu jakimś horrorem science fiction, po czym minęło, nie wiem, 2-3 lata i wszyscy, przecież to się już dzieje. Znaczy, ja nie oglądałem wszystkiego, ja tylko parę odcinków, bo mnie to dołowało. Nie, też, ja też łapałam dolinę poważną. Natomiast oglądając to, od razu uważałem, że to jest to, dokładnie to, co tak ma być i w ogóle nic dziwnego. Albo tak może być. Ale może jakimś takim miłym akcentem skończymy, a nie takie katastroficzne, bo ja też się przyznaję, że mimo tego, że staram się, nie wiem, życie ekologiczne i wspierać jakieś akcje, no to też mam bardzo takie pesymistyczne zapatrzenie na naszą przyszłość, więc chciałam jakimś optymistycznym akcentem zakończyć naszą przygodę i rozmowę. To jest długa pauza. Uważasz, że życie ma sens? Że jest jakiś sens naszego życia? Jakie filozoficzne pytanie. No ja mam 2 dzieci, to jest sens mojego życia, wiesz? To w ogóle tak zmienia wszystko, że nie wiem, czy bez nich właśnie miałabym ten sens, więc one mi to bardzo uprościły. No mam tak, ale... Mam zajebisty sens dzięki nim. Rozumiem, ale to jest twój sens taki no, prywatny. Tak, a ja mówię lat o takim sensie w ogóle, że tutaj ale jesteśmy i tak dalej. Bo ja... tak troszeczkę cwaniacko zadaję to pytanie, a ja mam na nie odpowiedź i jedna odpowiedź będzie pozytywna. Jak wyjdę stąd, to tak będę 10 cm nad ziemią? Nie wiem. Poruszać? Chciałbym. No to są przyjmę. Dwie. Pierwsze, nie ma żadnego sensu. Jest to po prostu przypadek, jest to nieważne, wydarzyło się, wydarzy. Dużo jest przypadków w naszym życiu. I tyle. No. Nie ma, no nie wiadomo, czy to są przypadki, bo jeżeli weźmiesz pewne rozważania, to wszystko jest deterministyczne, a jeżeli jest deterministyczne, to okay, znaczy, że po prostu wszystko jest zaplanowane. No dobra, to ta druga teza. Druga teza jest, że życie jest podróżą od zera do milionera. I to przecież jest... to ty nie znasz mojego hasła życiowego, że moje życie to włajasz? Podróż. Tak, więc zaśpiewałam też taki właśnie na tej płycie Wojaż i od tamtej pory zastanawiam się nad tatuażem, że moje życie to Wojaż, bo moje życie to jest no, nieustanna podróż i przed siebie, i w głąb siebie, i do tyłu, i do przodu, ale dokończ, bo ci nie pozwoli. No, że po prostu chodzi o to, że od takiego tam tego wielkiego wybuchu, od później organizmów jednokomórkowych do organizmów na tyle skomplikowanych jak nasze, do osiągnięcia w końcu boskości, czyli rozproszenia się po wszystkich wszechświatach, kontrolowania rzeczywistości jak się tylko chce i podróżowania po nich w każdy możliwy sposób. Ale znowu tego nie dożyję. Nie, dożyjesz, bo jesteś częścią energii. To nieważne, czy umrzesz, czy nie. Nieważne, czy umrzesz, czy nie. Podróżujesz. Słuchaj, zapisuję się do twojego kościoła.
Dziękuję, bo właśnie próbuję takie stworzyć. A podobno na kościele jest niezły szmal, więc muszę jeszcze dopracować nie to. Nie będziesz jeszcze podatku płacił, więc... Ja nawet myślałem o tym, żeby śluby dawać. Wow. 5 koła na razie ten. Jak chcecie, to się zgłaszajcie, piszcie. Za 5 koła na razie mogę udzielić ślubu. Ja wesela będę ślubu ogarniać po tych ślubach. O, i jeszcze Reni Jussi zaprosimy. Ale nie będę grać, tylko będę tam rozstawiać te obrusy i torty. Albo na przykład będziesz robić dziwne performance'y. Ale to by były creepy śluby. Mamy to. A? Wini. Ale to, nie, to, będzie, ale to nie będzie za 5 koła. To... Jak to nazwiemy? Ja chcę religię stworzyć Essa Boga. Fuh. Mój Bóg się nazywa Essa. Ale tak Essa? Mhm. Ja se plenię i tak ma się nazywać właśnie jakiego wymyślam. Essa. Wróżę ci naprawdę wielką karierę. Dziękuję, chciałbym. Ale znaczy, chciałbym być bogaty. Znaczy taka wyjdę z bananem. A, widzisz, no, zakończyłem pozytywnie, tak, dobrze. O to chodziło, bo no właśnie. Dołować. No, Iwa, i te wszystkie doły, te wszystkie rzeczy, to jest ta nasza podróż, to jest jak w filmie. Nie może, rozumiesz, Han Solo czy Luke Skywalker nie mieć żadnych problemów. Trzeba wygrać z Vaderem, tu tego przemycić, rozumiesz, nielegalny towar, zrobić jabbę w konia i wszystko. Tutaj, wiesz, utnie ci rękę, a potem odrośnie i tak dalej, ale w końcu wszystko ma się skończyć pozytywnie i ale szczęśliwie. Ja jestem akurat totalną fanką Gwiezdnych Wojen, tej całej sagi, nawiązuję to też do Kurosawy, ostatnio też Mandalorian, obejrzałam całe 2 sezony i... Nie wiem, co to jest Mandalorian. Mandalorian to jest też taka kontynuacja Disneya i jako Star Wars. Tam nie znasz Baby Yody, który skradł serce całemu światu. Nie. No to... Ja jestem wielkim, nie jestem wielkim fanem, jestem fanem z powodu dzieciństwa, bo to po prostu miało taki wielki impact na moje dzieciństwo, ale umówmy się, urodziliśmy się oboje w komunie, wtedy nie trzeba było też wiele, znaczy nie chcę no, zajmować jest... Gwiezdnym Wojną, ale wiesz, no nie było wtedy aż tylu bodźców, jak są dzisiaj, tak? No ale to są piękne wartości i cały czas aktualne i całe kolejne pokolenia z tego czerpią, więc... Myślę, że to jest fajna saga i będzie jeszcze przez lata doceniana przez młodych widzów. Wini, no, miło Cię było poznać. Mi również bardzo. Miłego dnia Ci życzę. No jest i bon voyage. Wiele tematów, o których nie pogadaliśmy, ale nie da się o wszystkim porozmawiać. Ale i tak proszę jestem Państwa, w szoku, że godzinę w ogóle... Wiesz, godzina tutaj, to nic, tutaj... ja do 2 godziny. Sprawdzajcie nową płytę Reni. Jest fajna, jest retro, jest w języku gorszym niż polski, ale trudno. Nie wszystkie języki mogą być tak fajne jak nasz. Natomiast... kurde, fajne, to jest trochę funkowe, to jest trochę swingujące. To jest, tam dużo jest stylów, bo jest właśnie i jakiś big beat momentami i jest bardziej taka jakby muzyka filmowa, tam też są tematy z moich ukochanych filmów, więc jest no eklektycznie, jak to stwierdziliśmy ostatnio, ale bardziej retro niż elektronicznie, ale kto wie, myślę, że niedługo się już stęsknię za moją elektroniką i wrócę do tego, ale na razie muszę trochę się pofrancuzić. Mi bardzo dobrze. Buziak. Buźka. Ładnie Ci w tym berecie, nie zdejmuj. No, teraz zdejmę, bo było ciężko. Ale wiesz co, tak, bardzo dziękuję. To jest świetna rzecz. Pa, pa. Pa, pa. Essa. Wiesz, co jeszcze pomyślałam? No. Zrobimy sobie fotę? Tak, koniecznie w ogóle. Dobra, Essa, cześć, pa.